Oświata, mimo iż pochłania spore środki finansowe, jest najważniejsza, mówi nam radny Rady Miasta Częstochowy i prezes częstochowskiej spółdzielni mieszkaniowej Nasza Praca, Ryszard Szczuka. I zasługuje na każde możliwe wsparcie, którego chcemy udzielać w miarę naszych możliwości. Pomoc przybiera różne formy, od dużych wydarzeń, takich jak współorganizacja festynów rodzinnych, które integrują mieszkańców i społeczność szkoły, po codzienne wsparcie, jakiego udziela spółdzielnia, choćby szkole podstawowej numer 31. Oczywiście spółdzielnia pomaga przy utrzymaniu terenów zielonych wokół boisk i przedszkoli na terenie tysiąclecia, jak również jako radny staram się i mam nadzieję, że w końcu to zostanie zrealizowane, obudowę nowej sali gimnastycznej w szkole 31, bo rzeczywiście warunki już tego wymagają. Wszelka pomoc i wsparcie jest doceniana przez dyrekcję szkoły podstawowej nr 31, która podejmuje różne działania, by wspierać rozwój placówki. Wszak to wszystko dla najmłodszych mieszkańców Częstochowy, by mogli oni uczyć się w jak najlepszych warunkach, uprawiać sport, ale także dobrze się bawić. Boiska szkolne są dostępne dla mieszkańców szkoły, więc bardzo często też pomaga nam w wyposażeniu tych boisk, w różnego rodzaju siatki do bramek na przykład, w naprawy różnego rodzaju sprzętu, również pomoc w utrzymaniu terenów zielonych wokół szkoły. Czasami byśmy sobie z niektórymi rzeczami po prostu sami nie mogli poradzić, więc tutaj dzięki pomocy pana radnego udaje nam się osiągnąć to, żeby te miejsca mogły służyć mieszkańcom.